Jakie wrażenie zrobiła na panu Łódź? Fajne. To znaczy, bardzo mi się tu podoba. Zmarzliście pewnie. Nie, tam zawsze jest ciepło. Ania miała jesionkę. Słucham? Nic, mówię tylko, że Ania nie zmarzła, bo miała jesionkę. Nie, na Śląsku to ja się wymarzłem. O, to pan się już wyjeździł po świecie. Ano. A nie tęsknił pan za domem? Wie pani, ja to jakoś tak się zawsze dopasuję. Tutaj to też mi się już coraz bardziej podoba. A co zdążyliście zobaczyć? No, niewiele. Operę, zakład biologii. Trochę połaziliśmy po Piotrkowskiej. A muzeum? No nie starczyło czasu. No to co, siadajmy. My nie poczekamy na ojca? No jak wiesz, tata nigdy nie może zdążyć. O, jest! Zawsze się spóźniesz. No przepraszam. Leszek, mój ojciec. Grecki? Nie wiem. No proszę bardzo. Jakie wrażenie na panu zrobiła Łódź? Fajne. To jest... Bardzo mi się tu podoba. Bardzo nam było miło. Jak pan będzie w Łodzi, to proszę nas odwiedzić. Zawsze będę wpadał, jak będę w Łodzi tylko. Dziękuję, przepraszam, do widzenia. Do widzenia, pani.